Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, na kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami zaczynamy serię Gothic 1. Przed wami, żeby zaprezentować, słuchajcie, naprawdę bardzo przyzwoity tytuł, bardzo przyzwoitą fabułę. Od samego początku, od pierwszego odcinka będziemy próbowali jakże tą zawiłą grę pokonać. Tutaj zobaczymy, słuchajcie, z jakim skutkiem. Także oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrypcja kanału Dark Owen, gdzie czeka na was naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Także zaczynamy, słuchajcie, nie przedłużając. Zobaczcie, jak to wszystko się zaczyna. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu magów ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? No dobra, słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Trafiliśmy, jak widzicie, tutaj do kolonii Korinis.
No i spotkaliśmy się tutaj z naprawdę niezbyt przyjaznym przywitaniem. No ale mamy Diego, który nas tutaj uratował. No i spróbujmy się coś dowiedzieć o tym miejscu, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Okay. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. No dobra, tylko gdzie mogę znaleźć taką broń? Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dobra. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. No dobra, słuchajcie, na razie chyba nie będziemy się chwalić o tym, że mamy list. Spróbujemy Dzięki się za pomoc. Trochę rozejrzeć. Spotkamy się w starym obozie. Okej. No i zaczynamy rozdział pierwszy. Słuchajcie, jak widzicie, witamy w kolonii. Także spróbujmy się tutaj trochę rozejrzeć przede wszystkim. Zobaczymy, co tutaj tak naprawdę można znaleźć. Wszystko, słuchajcie, jest przydatne. Pamiętajmy o tym. O, tu mamy jakąś pochodnię. Dobra, jeszcze trochę potrzebujemy czasu, żeby tak naprawdę rozejrzeć się i zobaczyć w ogóle, jak tutaj poruszać przyciskami i tym wszystkim. Także wybaczcie, jeżeli na początku to moje poruszanie tutaj będzie trochę niemrawe. No, co tu mamy? Piwko jakieś? Dobra, bierzemy. Bryłka rudy, czyli to jest to, słuchajcie, co tutaj naprawdę jest zawsze każdemu mocno potrzebne. Dobra, tu już nic nie ma. Zobaczmy, jeszcze rozejrzmy się tutaj. Rozejrzyjmy się i... Wow, zobaczcie, co to było. Czyli to jest ta magiczna bariera, przez którą już tutaj za bardzo przejść nie można. No dobra, no to nie będziemy chyba ryzykować. Tutaj już nic więcej nie widzę. Słuchajcie, na razie, żeby można było jeszcze coś tutaj znaleźć. No oczywiście uważamy, bo słuchajcie, naprawdę nie wiadomo, co tutaj może się przydarzyć. Spróbujemy się trochę rozejrzeć. Nie, no tu już nic nie ma tak naprawdę. No tutaj można by było iść do góry. No ale dobra, idziemy, słuchajcie, ścieżką, którą podążał Diego. Pamiętajmy o zapisie oczywiście. To też jest ważne tutaj. Dobra, tu mamy jakichś dwóch strażników. No spróbujmy, słuchajcie, się wdrapać do nich. Pogadamy z nimi chwilę. Zobaczymy, co nam tutaj ciekawego mogą powiedzieć. Oti. Dobra, czym się tu zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany. Zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, rozmawiałem. To dobrze. Zatem wiesz już mniej więcej co i jak. No dobra, postarajmy się trochę tutaj wywiedzieć. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W
porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Dobra. Mniej więcej wiemy już, jak to wszystko funkcjonuje. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Ładnie. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Dobra. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie, one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Dobra, czyli będziemy szukać kilofa. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. No, też bym bardzo chciał. No dobra, słuchajcie, jest tutaj jeszcze jeden strażnik. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Co słychać? Wszystko w porządku, jak okiem sięgnąć. Żadnego bandyty z nowego obozu. Okej, okay. Za wiele nam nie powiedział, jak widzicie. Dobra, co tu mamy? Co tu mamy? Kołowrot jakiś. Dobra. Okej, okay. Jak widzimy, tutaj jakieś chodzą dziwne robale. Co to jest? Chrząszcz! Proszę bardzo. No, tutaj ktoś, kto nie miał szczęścia. Dobra, jagody, czyli jest jakieś jedzenie. No dobra, szukamy tej starej, opuszczonej kopalni. Wiemy, słuchajcie, że powinniśmy tam coś znaleźć. Zobaczymy w ogóle, tutaj jest jakieś wejście. Nie wiem, czy to właśnie nie jest ta stara kopalnia. Zaraz zobaczymy. Dobra, pozbierajmy najpierw wszystko tutaj. Jakiś kubek. Czyli naprawdę wiele, wiele dziwnych rzeczy. No, jest skrzynia, proszę bardzo. I co mamy w skrzyni? Wino, monety. Ciekawe, czy do handlu, czy nie. Jakaś tam strzała. I wytryk, proszę bardzo. Czyli w razie czego, jakbyśmy chcieli coś otworzyć, to już będziemy mieli czym. Natomiast podejrzewam, słuchajcie, że bez zdolności dotyczących właśnie otwierania i używania wytrycha będzie ciężko. No dobra, to jest ta stara kopalnia i mamy kilof, słuchajcie, także pierwsza nasza broń. Zobaczmy, jak to wygląda. No, muszę sobie przypomnieć, słuchajcie, jak to się używało. Dobra. Jest kilof. No tak, tylko... O, jest, dobra. Dobra, spróbujmy go wyciągnąć. Okej. Jak to wygląda? No, faktycznie, słuchajcie, ciężki. Ciężki do operowania. Dobra, muszę sobie przećwiczyć tutaj. No dobra. Powiedzmy, słuchajcie, że coś tutaj zrobimy. No dobra. Tu idzie dalej ścieżka, natomiast zaciekawiło mnie tutaj to wejście na górę. No nie byłbym sobą, słuchajcie, gdybym nie sprawdził, co tutaj ewentualnie można znaleźć takiego. Tutaj mamy jakiś mostek. No, tam na pewno trzeba by było przejść, natomiast tutaj jeszcze ewentualnie, zobaczcie, co się dzieje. Dobra, jesteśmy w stanie się tu wdrapać. Co tu jest? Proszę bardzo, mamy jakąś skrzynię. Tutaj jest jakaś grota. Proszę bardzo, drugi kilof. No, tego bym się nie spodziewał.
Dobra, mamy jakąś pochodnię, czyli nawet jak tutaj nas mrok zaskoczy, to oczywiście będziemy sobie w stanie poradzić. Oczywiście na razie nie byłbym, słuchajcie, za tym, żeby chodzić w każde miejsce, bo faktycznie nasze uzbrojenie nie jest najlepsze. Jak widzicie, naprawdę tutaj jest wiele możliwości, ale naprawdę, słuchajcie, zostawmy sobie zwiedzanie świata już jak faktycznie się mocniej przygotujemy do tego. No dobra, co tu mamy, słuchajcie, zardzewiały miecz. Dobra, i teraz się trochę wycofamy, bo jakby nie patrzeć, tam jest jakieś stworzenie. Dobra, i teraz spróbujmy sobie ten miecz po prostu jako jedna nasza broń. No nie, tak to nie miało być. Dobra, zobaczmy, może tym mieczem, słuchajcie, będzie trochę lżej. No dobra, pierwsza walka. Jakiś młody. No, udało się, słuchajcie, bez obrażeń, także nie jest najgorzej. Kolejna bryłka rudy do kolekcji. I młody, mamy tutaj surowe mięso, także nie zginiemy, natomiast tak jak powiedziałem, no słuchajcie, na razie naprawdę my tutaj nie możemy, nie mamy możliwości reprezentowania sztuk walki. Po pierwsze, nie mamy żadnych zdolności, a po drugie, tak jak widzicie, nasze tutaj umundurowanie to jest naprawdę jedna wielka porażka. Dobra, tu już nic nie ma. Tu też się chyba można wdrapać. Dobra, ale to naprawdę nie będziemy teraz tego sprawdzali. No i dobra. Nawet słuchajcie, podejrzewam, że jeżeli nie będziemy musieli walczyć, to starajmy się oczywiście unikać. No dobra, tu już mamy wszystko zabrane. Widzicie, że udało się nawet zdobyć miecz. Co naprawdę na początku myślałem, że nie będzie w ogóle możliwe. No i dobra, słuchajcie, możemy iść dalej. Zobaczymy, co tutaj czeka po drodze do starego obozu, bo to jest nasz cel w tej chwili. Musimy spotkać się z Diego, który oczywiście do tego starego obozu trafił. No i tutaj delikatnie, słuchajcie. Dobra. Co tutaj się dzieje tak naprawdę? Dobra, mamy jakąś pochodnię, mamy strzałę, tylko nie mamy łuku. No, tu już, słuchajcie, tych... Wow, co to jest? Okej, jeszcze jeden miecz. No, kolega nie miał szczęścia. Dobra. Spróbujmy, słuchajcie, tak podejść, żeby nas ten tutaj nie zauważył. Dobra, no trochę tych rzeczy tutaj naprawdę do zbierania jest sporo. Jak widzicie, tu jeszcze jedna strzała wbita. Dobra, no i nie będziemy chyba, słuchajcie, ryzykowali. Naprawdę przyjdzie taki moment, że będziemy mogli tutaj wrócić i po prostu wykorzystać ewentualnie naszą siłę i nasze uzbrojenie. Natomiast w tej chwili starajmy się, jak to tylko możliwe, bokiem, słuchajcie, jak tchórze, unikać po prostu tej walki. Gdzie on jest? Tutaj, dobra, no to się prześlizgnijmy tutaj. Dobra, jakoś się udało, jak widzicie. Tu jakieś roślinki, ale nic nie ma na razie do zebrania. Dobra, tam na dole też, słuchajcie, widać naprawdę... O, są roślinki, proszę bardzo, orkowe ziele. No dobra, zobaczmy w ogóle, co te roślinki nam tutaj dają. Tutaj mamy bonus życia, a tutaj co jest? Też bonus życia. No dobra, czyli na razie nic takiego szczególnego. Okej, idziemy dalej. Tak jak widzicie, naprawdę, słuchajcie, jest, dotarliśmy. Widać tutaj stary obóz. Bez problemu. No naprawdę, słuchajcie, granie w nocy. Od razu mówię, że jeszcze dodatkowe efekty mamy w postaci przeżyć, bo naprawdę i pod względem muzycznym, i pod względem fabuły ta gra nie ma sobie równych, naprawdę nie ma co ukrywać. Naprawdę świetny tytuł do tego, żeby przejść i naprawdę sprawdzić, jak to wygląda. Dobra, mamy tutaj dwóch ludzi.
No i teraz pytanie, czy nic nam tutaj nie zrobią? No nic, spróbujmy podejść do nich. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Hej, no. Ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Okej. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. No dobra. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. O proszę. Dobra, jest handel. No dobra, czyli mamy tutaj, słuchajcie, człowieka z nowego obozu. No cóż, opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. No, dobra. Okej. Mamy możliwość zdobycia mapki. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek. Okej. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. No dobra, czyli musimy tutaj mocno uważać. Dobra, pogadajmy jeszcze z Draxem. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. No dobra, piwo to my chyba mamy, słuchajcie, także jak najbardziej. Wykorzystajmy to. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. No okej, dobra. Co jeszcze może? Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna sprawa, tylko tak jak widzicie, naprawdę sporo rudy. Dużo żądasz za swoje usługi.
Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. No i to jest dosyć ważna informacja, także będziemy się starali tak zrobić. No dobra. Okej, czyli najpierw, słuchajcie, skorzystamy z tej rady, czyli tak jak powiedział Drax, lepiej, żeby na razie tych zwierzaczków tutaj nie ruszać, nie zabijać, dopóki nie będziemy umieli po prostu tak jakby oprawiać, czyli zdobywać trofeów myśliwskich, które, tak jak wiecie, będziemy mogli później oczywiście odsprzedać. Dobra, tu mamy jakichś strażników mostów, zobaczymy. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę. Okej. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Okej. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim Kilofem. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Czy to jest stary obóz? Nie nowy. Stary obóz leży pod mostem. No ale żartowniś się trafił. No dobra, słuchajcie, idziemy przez ten most. Dotarliśmy do starego obozu. Zobaczymy jeszcze naprawdę te lasy, słuchajcie, wokoło. No, tu jeszcze piwko. Ho! Normalnie na każdym kroku, słuchajcie, tutaj kryje się jakaś poczwara. No dobra, no będziemy musieli, słuchajcie, najpierw postarać się troszeczkę wzmocnić nasze tutaj siły witalne i umiejętności. Natomiast no, stawiamy, słuchajcie, na walkę, stawiamy na polowanie. Zobaczymy oczywiście, jak to nam wyjdzie. No i dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za udział w tym pierwszym odcineczku. Dotarliśmy do starego obozu, także zapraszam was już teraz, już dzisiaj na kolejny odcinek, żeby zobaczyć oczywiście, czy nam się uda, słuchajcie, co tutaj czeka na nas w tym starym obozie. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, no i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcineczku z serii Gothic 1. Będziemy wchodzić tutaj do starego obozu, będziemy szukać Diego, no i zobaczymy, jaka kolejna przygoda czeka na nas w tym jakże zacnym i fantastycznym świecie. Tak jak widzicie, naprawdę coś pięknego. No dobra, słuchajcie, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za udział w tym odcineczku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, hej! Otwiera na wódle, na tym zakresie. Chodźcie dzisiaj.
tego byłoby na czasy ciężko. Ciebie jechać nie mogę.